Dzień dobry, Koniciło krypto. Dajcie po bardzo długiej przerwie wakacyjnej. No i wakacje się skończyły, czas zacząć. Wracamy do realiów związanych również z inwestycjami w kryptowaluty. Ale na dzień dobry popatrzymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi ogólnie o to, co się dzieje na rynku. Dzisiaj dostaniemy informacje przede wszystkim o tym, co się będzie działo z Fedrates, czyli Odset, nie z odsetkami, przepraszam, tylko ze stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych. A jak wiecie, to y, będzie kluczowy moment, nie dlatego, że zmieni burynek, już przewiduje to, co się wydarzy. Będzie 0,25 albo 0,5 i od tego zależy, co się wydarzy dalej, ale też co zrobią kolejne instytucje, banki centralne na całym świecie. Wiemy, że już część z... na świecie ścięło, te stopy procentowe, ale no, niektórzy czekają na to również w Stanach. Więc patrząc na indeksy, które tutaj mamy, widzimy, że indeksy na razie lecą w dół. Większość z nich w oczekiwaniu, właśnie o to, co się wydarzy. Natomiast ropa naftowa dalej jest poniżej 70 dolarów. A jeżeli nie przeskoczy 70 dolarów, to raczej będzie szła w dół. A na razie rynek idzie generalnie w dół, jeżeli chodzi o kwestię popytu złoto do góry i Bitcoin utrzymuje się na poziomie w okolicach 60 tysięcy dolarów. To jest dobrym miejscem na to, żeby zacząć jego start. Można by było powiedzieć w górę. Utrzymuje się w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o wykresy, które ja sobie stworzyłem. Natomiast ja nie robię bezpośrednio analityki. Tutaj tą analitykę robimy sobie co poniedziałek na grupie. Więc tam zapraszam. Dzisiaj informacje związane z kryptowalutami, no i zobaczmy sobie, co się właśnie dzieje. All these central banks may cut rates soon bitcoin price to 100k, czyli um, 100 tysięcy dolarów, bitcoin do 100 tysięcy dolarów, a wszystkie te banki centralne to, co przed chwilą właśnie mówiłem mogą ściąć stopy procentowe właśnie po to, czyli mamy Chiny, Kanada, South Africa um, i mogą ściąć. Po co? No po to, żeby wzmocnić, że tak powiem, gospodarkę, czyli de facto może się do druku pieniędzy. Bo pamiętajmy, że każdy pieniądz pożyczony z banków to jest pieniądz dodrukowany. W kryptowalutach mamy jeden do jednego, a więc to, co pożyczasz, śmieć. W sterowanym, że tak powiem, przez ten finansowy świat. Nie musisz mieć tych pieniędzy, żeby móc stworzyć pieniądze. Ich nie trzeba mieć, można je po prostu dodrukować. No i przez to rodzi się bańka, na której cierpią ludzie, którzy po prostu chodzą do pracy, nie mają żadnych asetów, nie trzymają żadnych walorów i się na tym nie koncentrują. Pomimo tego, że tworzy się pewnego rodzaju programy, które umożliwiają im funkcjonowanie na tym świecie finansowym, ale ze względu na to, że edukacja finansowa jest na bardzo niskim poziomie, to niestety yy, większość ludzi z tego nie korzysta. W Polsce, gdzie konto JZE czy IKE posiada, jeżeli dobrze pamiętam, około 400 tysięcy tylko osób, to jest bardzo małym odsetkiem w stosunku do wszystkich osób, które no, pieniądze zarabiają, prawda? Zobaczmy sobie, jakie są jeszcze inne informacje na CryptoPotato. Czy oznaki tego, że Bitcoin idzie do góry? Mamy aktywność wielorybów. Która wzrosła, jeżeli chodzi o zakupy, mamy przytrzymywanie przez górników bitcoina, czyli w skrócie, to co wykopią, nie idzie od razu wszystko na rynek, tylko przytrzymują. Zazwyczaj w momencie kiedy przytrzymywali górnicy, wtedy widzieliśmy właśnie momenty, w których bitcoin albo się zatrzymywał, albo zaczął właśnie rosnąć. Wtedy, kiedy górnicy więcej sprzedają, no to cena leci w dół. A ten moment górnicy zarabiają. Pieniądze Bitcoin jest na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o cenę, więc mogą przytrzymać. No i bonusem, który tutaj jest napisany, są tak zwane rate cuts, czyli właśnie stopy procentowe, które mają prawdopodobnie dzisiaj zostać obcięte Natomiast w szczegółach możemy tutaj doczytać, że ostatnio ci, którzy kupowali, kupili po koszcie średnim 62 tysiące, więc są na poziomie niezrealizowanej straty. Natomiast drugą pozycją są tak zwani hodlerzy, którzy trzymają, czyli long term hodlerzy, którzy trzymają w powyżej 150, ich cost based on average, czyli na średniej to jest 20 tysięcy, więc wiemy, że mamy tutaj powyżej dwóch X, jeżeli chodzi o rozceny. No ale tutaj mamy hodlersów, więc hodling, czyli trzymaj w naszym świecie oznacza, że dużo ludzi po prostu trzyma w i czeka na wyższe poziomy niż te, które są. Ten czynnik nie spada nam, jeżeli chodzi o hodlersów long termowych, wręcz przeciwnie ono rośnie. Jest, utrzymuje się tam powyżej 3 czy 4%, jeżeli dobrze pamiętam. A tutaj mamy to wpływione, jeżeli chodzi o cenę ich zakupu. Więc widzimy, że ci ostatni kupowali po 60 tysiące dolarów, więc to jest cena dosyć wysoka w stosunku do tego, że w tej chwili jesteśmy na 59,500. Zresztą e, dokładnie w tej chwili, zobaczmy jak to wygląda, 59 400 dolarów. No i ostatnio też na poniedziałkowym spotkaniu poruszaliśmy temat Ethereum, co się z Ethereum wydarzy. No e, i powiedziałem jak e, wygląda ta kwestia z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o Ethereum, e, do czego zapraszam, bo jeżeli dołączysz do Patrona, no to wtedy możesz sobie przejrzeć te wszystkie poprzednie też filmiki, włącznie z tym co było dwa dni temu. Idźmy dalej. Antony Scaramucci mówi, że Bitcoin będzie do końca tego roku, albo przed końcem tego roku, na poziomie parów. No i wiemy, że on od zawsze wspiera, tak powiem, Bitcoina, bo widzi w tym sens, jeżeli chodzi o przyszłość, ale Arthur Hayes, no, czyli gość, który krypto jest już od bardzo, bardzo dawna, mówi, że cięcie stóp procentowych jest złym pomysłem, dlatego że wzrośnie. I on mówi o tym, że te stopy procentowe będą spadały do zera po to, żeby kupować, dróg, kupować pieniądze, to po prostu położy się na wzrost inflacji. Nie jest to dobre dla rynku, natomiast w dłuższej perspektywie jest to dobre dla Bitcoina. Dlatego, że więcej ludzi będzie chciało ochronić swój kapitał. To jest moje założenie, więc nie traktujcie to jako porady finansowej. To jest tylko mój punkt widzenia. Jeżeli chodzi o kwestie rynku, i więcej ludzi będzie chciało wejść na ten rynek i swoje pieniądze. Zresztą zobaczcie, co się dzieje w ostatnim tygodniu. Ten kapitał faktycznie tutaj dopływa też również do ETF-ów, które są, a wiecie, że ETF-y są ważną częścią w tej chwili tego rynku. Natomiast nie widzimy tego dopływu jeszcze na razie w ETF-ach na ETH. Co jest, Czy to jest znaczące, czy nie? Bardziej poczekajmy na ten moment, kiedy tutaj zaczną dopływać pieniądze. Bo jeżeli zobaczymy tutaj, że pieniądze zaczynają dopływać, to będzie dla nas oznaczało jedną bardzo ważną rzecz. Że pojawia się ten moment, na którym na rynku możemy mówić już o tym, że pieniądze płyną w stronę altów. Bo dominacja bitcoina, już Wam tutaj to wrzucam, dominacja w tej chwili bitcoina. Zobaczcie, wykluczyła bardzo ważną trendę. w tej chwili jesteśmy tutaj na poziomie 58, 50 co głównie z mojej perspektywy oznacza, że jeszcze wyższe, jeżeli chodzi o jakiś bok tutaj, to analizowaliśmy ostatnio i mówiliśmy właśnie o tym, że to miejsce, które teraz przybije ta dominacja Bitcoina, może zaskierować, że Bitcoin jeszcze mocniej stosuje do innych altów, no ale wiecie, im wyżej tutaj pójdzie, tym mocniej tutaj spadnie. No i to jest oczywiście założenie znowuż, a jeżeli ono się zrealizuje, no to wtedy będziemy widzieć bardzo mocne skoki na altach, w tym również ETH. Na to oczywiście liczę i to stoi też za tym, że ETH może wzrosnąć. To o tym właśnie mówię na tym webinarze naszym. Okej, okay, co tutaj jeszcze mamy, jeżeli chodzi o mamy oczekiwanie na fake Rates, Cuts, czyli na cięcia stop procentowych. Mamy też opisane, że właśnie co a propos eteru, że mówią, że failed, czyli zawiodł inwestorów. No i wiecie jak to jest, jeżeli coś szeruje po dnie, to prawdopodobnie może być to dobry moment do zakupu. Prawdopodobnie, oczywiście jeżeli teza związana z Ethereum i nie zmieniła, czyli że projekt będzie dalej funkcjonował na rynku. Zobaczcie, mieliśmy tutaj też taki poziom, w zeszłym tygodniu jeszcze, bo pamiętam, jak prowadziliśmy ten webinar poprzedni w poniedziałek, na poziomie 26-27 punktów. W tej chwili jesteśmy już na poziomie 40 punktów, czyli, że tak powiem, odbiliśmy od dna, jeżeli chodzi o Grid Index. To zresztą sobie możemy zobaczyć, to jest ostatni rok. Możemy sobie zobaczyć też, jak to funkcjonowało aż od 2018 roku. To też możemy na trading, jeżeli dobrze pamiętam, nałożyć sobie cenę, jak to wygląda i to każdy z was pewnie może. Natomiast to na co czekamy, no to na to takie właśnie w kierunku. Ten wykres nie jest najlepszy, bo go trochę rozszerzyć i nie, łatwiej by to można było zobaczyć. Natomiast tutaj czekamy na to, że tutaj jeszcze Fear and Grit może Lecieć, bo wykresy są te same. Fakty. W sensie takim, że tym, tymi samymi rzeczami się kierują, można powiedzieć. jeżeli coś jest na no dnie, to musi wzrosnąć i tak dalej. I te wykresy z mają te same, obecnie czy to jest akcja, czy to jest indeks. One mają bardzo podobne zachowania, na przykład też na, na czytek. Więc widzimy, że gdzieś w okolicach 80, to zaczyna zawsze zazwyczaj zawracać, nawet 70, przepraszam, przy 70. Możemy już myśleć o tym, żeby jeżeli weszliśmy teraz na, na, na niskim poziomie Grid, gdzie, gdzie mówimy o korelacji niski poziom Firian Grid i dobra cena wejścia, to przy 70-80 punktach możemy sobie zrobić takie założenie, że możemy realizować zyski. Pamiętajcie, realizowanie zysków nigdy nie jest stratą. I, i to jest super ważne tak naprawdę. Nie mówimy tutaj o koszcie alternatywnego jakiegoś projektu, tylko mówimy po prostu o faktycznym realizowaniu zysków. Um, tutaj e, analitycy przewidują, że w związku z tymi stopami procentowymi e, konsolidacja bitcoina, która jest już od 160, e, przepraszam, od, od 6 miesięcy, e, oni tutaj to nazywają going sideways, czyli właśnie idzie w bok, że ta konsolidacja może się skończyć. Więc zobaczymy dobrze, jak to będzie, bo pamiętajcie, to są tylko predykcje. De facto, rynek zawsze weryfikuje, a my pewne sobie wyznaczamy, jeżeli chodzi o nasze inwestycje. No i w ten sposób że lokujemy w rynku. Spot Buying Drives PTC Daily, czyli wzrost, czyli Write Bitcoina, właśnie za pomocą też oprócz tego, że mamy whale, to też mamy Spot Bitcoina. Ludzie kupują Bitcoina na spocie, a nie na przykład papierowy, czyli na przykład właśnie pod kątem, że. Chcą sobie zrobić dźwignię, tylko kupują bitcoina na spocie, kupują do swojego portfela. To samo się dzieje, jeżeli ETF-y kupują. Więc to jest bardzo, bardzo dobry omen, jeżeli chodzi o kwestię bitcoina, że spot dalej jest kupowany. No i e, myślę, że na zakończenie dzisiejszej, dzisiejszego naszego spotkania MicroStrategy znowuż zbiera 700 milionów na zakup. Via Debt Offering, czyli oni już jakby się zapożyczają po to, żeby kupić kolejną paczkę bitcoina. No oczywiście za tym stoi Michael Saylor. Co ciekawe, bardzo dużo firm nie ma ekspozycji nawet na etf -y, jeżeli chodzi o bitcoina, tylko właśnie ma ekspozycję na bitcoina poprzez Microstrategy. Są to również banki, którymi władza zarządza, no bo jeżeli chodzi o udziały, to Mówimy tutaj o Berkshire, Berkshire, Berkshire Funduszu Warren Buffett, który wiecie, jak się wypowiadał na temat bitcoina kiedyś. Zresztą nie słyszałem, żeby on zmienił. Zmienił co do złota, ale nie zmienił co do bitcoina. Natomiast jego spółki kupują bitcoina. To jest w ogóle fascynujące, no ale to ja, ja mogę się z tego śmiać, ale to pamiętajcie, to nigdy nie oznacza, że jeżeli jego spółki kupują, że on podjął decyzję, żeby kupowały, ale. Tam są analitycy, oni podejmują jakieś decyzje, są rozliczani bądź też nie. Natomiast jego spółki kupują bitcoina. Okej, okay, myślę, że to tyle na dzisiaj. No i oczekujemy na to, co się wydarzy, jeżeli chodzi o stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Trzymajcie się. Cześć. Sayonara.